Z ogromną i pełną przyjemnością w imieniu Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom, pracy Ten Obywatel, witam Państwa na spotkaniu autorskim wykonującym premierę najnowszej książki Andrzej Gwiazdy. Wiecznej opozycjonistki wobec wszystkich kolejnych mocno, mówiąc ogólnie, niedoskonałych systemów. Opozycjonistki przeciwko ubodzie, jak sama się określa w tej książce, także uparciura wiecznego. Osoby, która dla mnie jest szczególnie ważna, osoby, która na łamach kapitalnika najpierw obywatel, potem obywatel, od kilkunastu lat towarzyszyła mi w rozmyślaniach, poszukiwaniu rozwoju, więc tak prywatnie w terenie jestem szczególnie zadowolony, że mogę tutaj Państwu tą niezwykle ciekawą osobę niezwykłą książkę zaprezentować. Książka nosi tytuł Krótki kurs nowomowy. Stanowi kompletny zbiór wszystkich krótkich form publicystycznych, które na łamach obywatela, nowego obywatela i związanym i portali internetowych, które są związane z pismem, zostały opublikowane między 2001 rokiem, a właściwie ostatnimi dniami, bo ostatni felieton jest całkiem świeży. Książka ukazała się pod patronatem medialnym, co warto zaznaczyć, sporej liczby mediów, które obdarzyły zainteresowaniem. Mowa o tygodniku sieci, o Gazecie Polskiej, o tygodniku Do Rzeczy, o Gazecie Polskiej codziennie, portalach Rebelia i w polityce, Radiów Net oraz kwartalniku Presję. No, tytuł został zainspirowany wstępem do pierwszego z felietonów, który ukazał się już ponad 12 lat temu na pierwszego obywatela bez przedostanowy. Tam pani Anna zadeklarowała, że będzie w swoich cyklicznych tekstach dekonstruować różne formy propagandy, pokazywać, że są one, jeżeli się dobrze przyjrzeć, brudnić mi szyte. Do tej obietnicy została wierna przez te kilkanaście lat. W jednym z felietonów była też mowa o tym, że takim sztandarowym przykładem współczesnej, ale także wcześniejszych rodzajów propagandy jest nowomowa, czyli odwracanie pewnego zdarzenia słów, nadawanie słowom, które utrzymują swoje zdarzenie słownikowe, pewnych nowych skojarzeń, notacji i w ten sposób na przykład wypaczanie pewnych idei. I właśnie na rozgrzewkę chciałem zapytać Panią Anę o przykład takiego słowa, które w dzisiejszych czasach w dyskursie medialnym, w gazetach no po prostu znaczy trochę coś innego niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Inwestycja. Co to jest inwestycja? Jeśli spekulanci wykupują u nas na przykład podstawiają cenę złotówki, wykupują coś na tak zwaną krótką sprzedaż i spekulują, to w gazetach czytamy, że to są inwestorzy. Inwestor to jest człowiek, który inwestuje swój kapitał w jakieś przedsięwzięcie. Nawet samo słowo kapitał zupełnie co przez Balcerowicz wmawiał nam, że kapitał to jest cash, to jest gotówka. Kiedy nawet w wielkiej księdze tych Chicago Boys jest definicja kapitału, że kapitał to są fabryki, maszyny, urządzenia. I to nie są, to nie jest gotówka. To po przekręcaniu tych pojęć dotyczących istoty, no mówi się wolny rynek, ale jeśli ja czytam, że kurczaków możemy wyprodukować tylko tyle i tyle, bo wolny rynek nie pozwala nam więcej, prawda? Jeśli mamy kwoty mleczne, kwoty jakieś tam drobiowe, świńskie i wszelkie inne, no to co to ma wspólnego z wolnym rynkiem? Więc po prostu pomijam już nieprawdopodobny zamęt, jaki powstaje w świecie nadbudowy, w świecie idei. Kiedy prawda, no dowiadujemy się, że żołnierze wyklęci to byli naziści, tak? Jeśli dowiadujemy się, że patriotyzm to nie istnieje, bo patriotyzm to jest coś takiego, co jest bliskie faszyzmowi,
no to proszę Państwa, to po prostu nie może przetrwać wspólnota żadna, która nie ma języka, którym może się porozumieć. Uważam, że to zjawisko, to jest zresztą związane z taką nową też tendencją, którą się nazywa generalnie postmodernizmem, że właściwie wszystko z wszystkim można skojarzyć, wszystko z wszystkim można połączyć i że nie ma, że prawda nie istnieje. No, że nie ma, że fakty się nie liczą. No, jeśli ktoś mi mówi, że liczą się fakty prasowe, no to po prostu ja się przeciw temu buntuję. I temu się nie poświęcić. No, to było moim celem przy pisaniu tych felietonów, żeby to jakoś starać się wyklarować, wrócić do tych pierwotnych pojęć, pokazać bzdury, prawda, które, bzdury, no kłamstwa, które nam serwuje ten mainstream, na główna linia medialna. Tutaj wspomniała Pani o tym pomyśleniu w sferze idei. Także bardzo wiele zamieszania objawiło się w sferze będzie rozumianej polityki. Na przykład takie pojęcia prawica, lewica, jak konserwatyzm, liberalizm, to jak definiowana jest na przykład solidarność, zarówno ta pierwsza, jak i ta druga, jak i ta współczesna. We wszystkim tym jest sporo zamętu. Chciałem się zapytać, jak w ogóle dzisiaj te pojęcia w ogóle są jeszcze przydatne do orientowania się na przykład w postawach czy w postawach poziomu informacji i środowisk w realnych interesach. I czy Pani w ogóle próbuje się jakoś w tych kategoriach określać, czy one już zupełnie zostały zagadane i wypaczone? Obawiam się, że zostały tak przeinaczone, tak zmanipulowane, że jest to bardzo, bardzo trudne. No proszę Państwa, jeśli Związek Zawodowy Solidarność, związki zawodowe mogą być bardziej prawicowe, bardziej lewicowe, bardziej radykalne, prawda, związki chadeckie to raczej dążyły do ugody między pracodawcą i pracownikami, ale generalnie wszystkie związki zawodowe to jest lewica, no, po prostu. Jeśli Związek Zawodowy się określił jako szczera prawica, no to ja straciłam możliwość wypowiadania się do tego. I jeśli uważa się na przykład, że cechą lewicy to jest pogważanie agentom, to ja też tego nie rozumiem, bo nigdy tak nie było. Jeśli cechą lewicy ma być rezygnacja z państwa narodowego, to ja chciałam przypomnieć PPS, który naprawdę poniósł wielkie zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości po pierwszej wojnie światowej. I obronie przed agresją bolszewicką, wydaje. I obronie młodej, że tak powiem, niepodległości przed najazdem bolszewików. A ja słyszę, że po prostu Że to robiła prawica. No, ja nie odmawiam, ja próbowałam trzymać się podziału na prawicę i lewicę wynikającego z prostego rozróżnienia. Czy się jest po stronie tych ludzi, którzy, no po stronie ludzi pracy, po stronie no, ludzi biednych, czy jest się po stronie właścicieli, czy jest się po stronie bogaczy. No ale to jest bardzo ciężko przeforsować. Tym bardziej jak zaczyna się teraz uważać, że właściwie przyczyną wszystkich nieszczęść to jest to, że ludzie się przyzwyczaili do państwa opiekuńczego. No ja się pytam, co to takiego złego to państwo opiekuńcze? To jakie ma być policyjne, jeśli nie opiekuńcze? Poza tym, co w tym, do tego stopnia zostało, że tak powiem, potępione słowo socjalizm i państwo opiekuńcze, że w rezultacie, jak
jak się mówi o tym, że państwo nie powinno się zrzekać odpowiedzialności za stan społeczeństwa, nie powinno się zrzekać odpowiedzialności za ludzi pokrzywdzonych, wykluczonych, to tak sugestia jest taka, że to jest przeciw rozwojowi, prawda? I że to jest, że to właściwie pracownicy wyzyskują pracodawców, bo żądają od nich pensji, żądają pieniędzy, prawda? A mnie się wydaje, że ta sprawa jest o tyle ważna, że właśnie globalizacja, która umożliwiła ucieczkę produkcji z tych miejsc, z tych państw, gdzie są wyższe zarobki, do tych, gdzie są niższe, a potem, prawda, szukanie rynku zbytu u tych, w tych społeczeństwach, gdzie ludzie stracili pracę, no to było oczywiste, że to musi doprowadzić do kryzysu. I tego mechanizmu właściwie nie można opisać w innych kategoriach niż kategoria wyzysku. Że ten wyzysk ciągły, jeśli wszyscy wpadli w pętę zadłużenia, bo w pętę zadłużenia wpadły gospodarstwa domowe, samorządy, państwa, to po prostu próba spłacenia tych zadłużeń przez obniżanie stopy życiowej i przez zwiększanie wyzysku, no nie może się powieść. Musi się skończyć katastrofą. I tak prawdę mówiąc, ja na to liczę. To znaczy, ja liczę na to, że społeczeństwa się zbuntują i po prostu odmówią poświęceń na rzecz spłaty długów. Czytałam teraz taką dosyć ciekawą rozprawkę na temat tego, że istnieją podstawy prawne ustalone między innymi przez ONZ odmowy długów nienależnych. To znaczy te długi, które zostały zaciągnięte, no myśmy na przykład się zastanawiali, czy my powinniśmy spłacać jeszcze w czasach, prawda, stanu wojennego, czy my powinniśmy spłacać długi zaciągnięte przez PZPR. Nikt nas nie pytał wtedy o zdanie. Były takie dowcipy, że my zaciągamy Polska zaciąga te długi, a tam worek jest otwarty od dołu, podstawia Brzeżew tam czapkę swoją. I jeśli myśmy nie wydawali tych pieniędzy na to, co uważaliśmy za potrzebne. Tutaj zaszła taka dziwna sytuacja, że ciągłość prawna PRL-u z trzecią RP moim zdaniem miała na celu to, żebyśmy weszli w ten nowy system od razu z pętą długów na szyi. I sytuacje, w których można nie spłacać długów nienależnych, czyli na przykład takich długów, które zostały zaciągnięte, kredyty były obwarowane jakimiś warunkami. Warunkami na przykład takimi, że musi być z tego powodu, znaczy udzielimy wam kredytu, Fundusz Walutowy stwierdzał, ale pod warunkiem, że sprywatyzujecie wszystko, prawda? No to są warunki dodatkowe, które właściwie można powiedzieć unieważniają prawne podstawy takich. Ja teraz czytałam, chyba panu o tym opowiadałam, czytałam teraz o takiej sytuacji, że Norwegowie z własnej nieprzymuszonej woli darowali długi państwom, którym pożyczali pieniądze wtedy, kiedy wzmacniali, finansowali swój przemysł okrętowy. Po prostu pożyczali pieniądze na zakup norweskich statków. Czyli te pieniądze od razu do nich wróciły, ta pożyczka. No ale potem jeszcze te państwa musiały te
jakby jeszcze raz to spłacić, prawda? Więc i są przypadki, tylko one są sprzętnie ukrywane, są nienagłaśniane, że jakieś państwa decydują się, prawda, na niespłacanie długów, czy jakieś części długów. Tylko że po prostu to mogłoby dać zły przykład. Jeśli zadłużenie Europy przekracza właściwie nie mówię o możliwościach, ale przekracza sumę i skutek jest taki, że właściwie państwa, jeśli mogłyby uzyskać nadwyżki, to tylko kosztem innych, prawda? Bo bilans zewnętrzny Europy jest zrównoważony. Czyli to jest napędzanie takiego kanibalizmu. No. Wszyscy próbują pożreć słabszych, żeby wyjść na swoje. I to są w sumie proste dosyć rzeczy. Ja mówię trochę może zabiłe, ale to mniej więcej, jeśli się pomyśli o tym w sposób taki racjonalny, niekoniecznie stosując inżynierię finansową, jakieś skomplikowane modele matematyczne, no to sprawa staje się dosyć prosta. Jeśli na przykład kredyty, od czego się zaczął kryzys, zaczął się od bańki na kredytach hipotecznych. Jeśli wywindowano ceny domów ponad wszelkie możliwe, w ogóle ponad jakikolwiek sens materialny, to po prostu było oczywiste, że ta bańka musi pęknąć. Jeśli ludzie brali kredyty na kilka kolejnych domów, ponieważ ten dom, który już kupili, mógł być gwarantem na następnej pożyczki. A potem jak to wszystko się zawaliło, to się okazało, że obligacje wystawione na bazie tych rzekomo twardych, prawda, aktywów, tych hipotek, które mają pokrycie w nieruchomościach, to kupowały związki zawodowe w Japonii, bo to się wydawało pewne. Kupowali ludzie na całym świecie i ten kryzys dlatego się tak rozwał. Po prostu pogrążając kolejne państwa i kolejne firmy. Więc to nie jest... Po prostu cała teoria neoliberalizmu jest oparta na fałszu. Na przedstawianiu rzeczy inaczej niż one w istocie wyglądają. Nasi znajomi ze Stanów teraz wracają niektórzy do Polski, ponieważ nie są w stanie spłacić długów zaciągniętych na dom, ponieważ tego domu nie mają komu sprzedać. Po prostu ceny domów tak spadły, że ludzie mają do spłacenia więcej niż pożyczyli, prawda? To teraz wracając do tego, co Pani wspomniała parę minut temu, o tym, że w wielu miejscach świata jest pomieszczone czasami, na przykład dzienniku telewizyjnym po ulicach pełnych osób protestujących, że w wielu miejscach już ta propaganda przestaje działać, że ludzie się przestają teraz na biedę nabierać. W Polsce, uważam, że troszkę jest jeszcze z tym gorzej, w każdym razie, być może z jakichś innych powodów nie dajemy wyrazu temu naszemu oburzeniu czy przebudzeniu. Chciałem poprosić o odpowiedź, co właśnie taki obywatel, który ma przed sobą no to całą tą machinę propagandową,
co może robić, jak rozpoznawać w ogóle tą realną rzeczywistość, po co oczywiście w stanie tej książki? Mnie się wydaje, że powinniśmy wrócić do starego zwyczaju rozmawiania ze sobą. I to rozmawiania niekoniecznie przez internet, tylko rozmawiania w kręgu rodziny, znajomych, przyjaciół. Ja sądzę, że te kręgi towarzystwo zawodowe, które, czy to oparte na jakichś hobby, które nieustannie działały w PRL-u, mimo że wcale nie mieliśmy wtedy więcej czasu, bo jednak oprócz pracy zawodowej to jeszcze trzeba było stać w kolejkach. Jeszcze trzeba było, prawda, życie było generalnie bardzo ciężkie i pracochłonne, ale to pozwalało, tylko w ten sposób może powstać porozumienie i opinia, taka rzetelna, to znaczy od ludzi się dowiadujemy, jak wygląda rzeczywistość, dlatego że telewizja podaje nam obraz, w zasadzie nieistniejący, całej masy rzeczy w telewizji po prostu nie ma. Telewizja serwuje politykę jako jakieś ciągłe przepychanki polityków, to jest w ogóle mnie nie interesujące, nie warte uwagi. Natomiast internet jest świetnym medium. Dzięki internetowi cenzura jest właściwie niemożliwa w tej chwili, ale taka rzeczywiście realna wymiana poglądów jest naprawdę najskuteczniejsza tak face to face. Internet jest świetny też, żeby się skrzyknąć, ale najpierw trzeba te poglądy uzgodnić. Jeśli będziemy, a dyskusja musi być, jak to się powie, nie wiem, ustrukturyzowana, czyli musi być po prostu, to nie mogą być fakty oderwane i nie można mówić o wszystkim naraz. I dopiero wtedy można uzgodnić poglądy na temat, jak powinien być kraj urządzony, żeby się w nim dobrze żyło. I tu nie ma oczywiście żadnej pewności, że to będzie wspólny powrót, bo jednak ten podział na prawicę i lewicę jest bardzo, ten mówi istotny, to znaczy ten, który wynika z tego, czy jesteśmy po stronie, nazwijmy to, tych bogaczy czy właścicieli, czy po stronie ludzi, którzy mają tylko ręce do pracy. To tak się o nim teraz mówi, o tych ludziach salariach. Upatrując prawda, nowych elit gdzieś w kręgach tej tak zwanej klasy średniej. Ale co trzeba robić? Co można robić? No, tak naprawdę to ze społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako organizacje pozarządowe, to ja mam tylko szacunek dla tych, które nazywa się stróżującymi, watchdog, prawda, czyli tymi, które mają charakter polityczny, bo organizacje pozarządowe, które po prostu skupiają się na bardzo partykularnych interesach, a nawet na trudnych interesach, to są organizacje pozarządowe, które się zajmują urządzaniem pikników na przykład, czy czegoś takiego, no to po prostu to nie jest ani społeczeństwo obywatelskie, ani nie można liczyć na to, że te organizacje ze sobą współpracują, coś wypracują jakiś program. No bo we wszystkich sprawach można się porozumieć i stwierdzić, w jakim kierunku, jakimi metodami chcemy coś osiągnąć. No ja na festiwalu Obywatela dowiedziałam się o tym Court Watch, prawda, i Wokanda, że obywatele mogą kontrolować sądy. Mogą po prostu przychodzić na rozprawy i przyglądać. Polecam przychodzenie na rozprawy pana Sakiewicza, bo on ma w tej chwili chyba ze 30 rozpraw i bardzo mu potrzebna mu jest jakaś publiczność. Państwo, myśmy to robili w stanie wojennym, w czasie opozycji,
po prostu wszystkimi siłami staraliśmy się dostać do sądu, pod sąd, coś tam krzyczeć, gdzieś tam stanąć. To jest przed realny nacisk opinii publicznej absolutnie niezbędne. Wydaje mi się, że trzeba czytać książki, bo jeśli się czyta Twittera, to niestety ma się kropka przed sąd. I nawet ja wiem, że jak ja zaczęłam pisać już na stronę internetową, to po prostu miałem jakieś takie uczucie, że nie wiem, czy się czytelnik w komputerze, czy on się nie znudzi tym moim tekstem. Zawsze miałam, czy ja nie będzie dla nich za trudny. Mam większe zaufanie, jeśli ktoś siądzie i ma i czyta. Ja się zaliczam do dinozaurów, ja w ogóle mogę pisać tylko papier, nie? Po prostu na ekranie się źle czyta, no ale młodzież nie ma z tym problemu, czyta wyłącznie na ekranie. Trzeba odtworzyć taką podstawową opinię publiczną opartą na kontaktach z rzeczywistością, na kontaktach z realnymi problemami, z realnymi ludźmi. Ja się bardzo wiele dowiaduję ze zwykłych rozmów, z rozmów z mieszkańcami wsi, z rozmów dla rynków, gdzie mój mąż tam chodzi i wszyscy go zaczepiają, z nim opowiadają różne rzeczy. Po prostu zalewa nas świat wirtualny, zalewa nas jakaś rzeczywistość, która nie istnieje. No są też przecież dobre wydawnictwa, dobre gazety. No i trzeba czytać trochę też książek takich poważniejszych, to znaczy mam na myśli zarówno książki historyczne wydawane przez IPN, jak i książki właśnie dotyczące tego systemu światowego. No nie ma innej metody. Natomiast pomysł, że my tu wykształcimy jakieś elity, to ja się tego boję. Ja po pierwsze wiem, jak się elity kształci, kiedy bezpieka się w to wdaje. No a tutaj może bezpieka już nie istnieje w takim wydaniu, jak istniała, ale ten system w jakiś sposób się samopowtarza. Ludzie, którzy wydawali wyroki z dekretu o stanie wojennym, czyli całkowicie bezprawne, potem wykształcili następnych, przyjęli do pracy następnych młodych prawników, no to jest film upracowany. Ten film pokazuje, jak to się odtwarza, jak się odtwarza taka patologiczna sieć powiązań. No i trzeba reagować na, przede wszystkim trzeba reagować na krzywdę ludzką. Ale tutaj jest pewien problem. Ja zawsze się boję, jak Polacy są bardzo hojni, bardzo, bardzo ofiarni, prawda? Jakiś tam Piotruś jest biedny, trzeba tam zafundować jakieś leczenie czy coś. No ale się pytam, a ci inni? Tutaj jeśli nie będziemy wymagać, żeby państwo wywiązywało się ze swoich obowiązków i po prostu nie dopuszczało do sytuacji, że po prostu na podstawowe leki nie mogą liczyć chorzy, to po prostu tego taką prywatną dobroczynnością nie wyrównamy. Tak samo jak nie wyrówna się, jeśli pozwolimy na to, żeby całe połacie kraju, prawda, były marginalizowane jako nic nie warta i nieważna prowincja, no to po prostu też kraj się nie będzie rozwijać. A w tej chwili na przykład ta tendencja jest bardzo wyraźna. Już pomijam te sądy, nie mam tu na ten temat zdania, nie jestem tutaj prawnikiem, ale po prostu prowincja jest pozbawiana komunikacji i wszelkiej, że tak powiem, infrastruktury niezbędnej do normalnego funkcjonowania. I to jest ten rozwój metropolii.
prawda? Przy pomocy ciągle panuje taki model, że rozwiną się metropolie i coś tam skapnie tym biedniejszym regionom. Wzbogacą się bardzo prezesi jakichś tam spółek akcyjnych i coś tam skapnie reszcie społeczeństwa. No tak, na tym opierać rozwoju nie można. Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do tury pytań z sali. Pani jako osoba ponadprzeciętnie zainteresowana i rozmowami z ludźmi, lektorami, miała możliwość, zaangażowana przecież publicznie, miała możliwość obserwować i zwalczać propagandę zarówno PRL-owską, zarówno tą propagandę, która towarzyszyła transformacji społeczno-ekonomicznej, a także kiedy mowę przeszło, także pani ją obserwuje. Chciałem zapytać, czy widzi pani jakieś szczególne podobieństwa, jakieś ponadczasowe elementy w tym, w jaki sposób się nam próbuje łączyć w głowach i być może jakieś zmiany na lepsze czy za gorsze w ostatnich latach? No, wie pan, można powiedzieć, że i marksizm, i friedmanizm to są dwie utopie. I wiara w utopię naprawdę nie służy normalnym ludziom, normalnym ludziom, czyli normalnej gospodarce. Jeden i drugi system na celowniku mają państwo narodowe. Ja myślę, że odrodzenie się jakiegoś takiego, takiej troski o państwo, odrodzenie się patriotyzmu, to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Pan Zybertowicz powiedział, że on widzi, że powstaje coś w rodzaju archipelagu polskości. I to rzeczywiście zaangażowanie ludzi w różnych zresztą, w różnych sprawach jest bardzo pocieszające i jest bardzo dobrą, mam nadzieję, że w jakimś momencie to się wszystko razem złoży. To znaczy, że po prostu te wszystkie ruchy, te wszystkie inicjatywy, one w jakimś momencie przekroczą jakąś masę krytyczną i nagle się okaże, że tak jak w tej bajce Lema, że ludzie zdjęli sobie hełmy i okazało się, znaczy roboty zdjęły hełmy, okazało się, że wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Ja się specjalnie nie przejmuję na przykład tym, że te ruchy się nie jednoczą. Dlatego, że tendencje do to się pojawia i zaraz politycy kombinują, jak to zagospodarować. No to po prostu jest jakiś chory pomysł. No. Coś, gdzieś ludzie coś tworzą, jest jakaś inicjatywa, ale już jakaś grupa chce ją przejąć i prawda, się wykreować na wodze z tego. No, ale mam nadzieję, że Polacy się nie dadzą. To znaczy, ja liczę na taki zdrowy indywidualizm Polaków. I równocześnie jednak poczucie wspólnoty, bo skłonę do tych działań wspólnotowych też jest duża, prawda? Dlaczego Polacy nie wychodzą na ulicę? No temu się wszyscy dziwią. No. Taki Włoch kiedyś mówi, że przecież we Włoszech to już by dawno wszyscy byli na ulicy, prawda? A po prostu niestety nie ma wyjścia. No. Tak naprawdę władza boi się tylko ulicy. W internecie to sobie można pisać, ale oni się boją, że ci ludzie wyjdą na ulicę, a jeszcze w dodatku przyjdą pod Sejm, albo pod bank, albo pod jakąś inną siedzibę i tam dokonają aktów przemocy. Proszę Państwa, ja czytałam takie sprawozdania z przebiegu rewolucji na Węgrzech w 1956 roku, więc tam po prostu komuniści, a to szczególnie ci Abosze, tak, ich tajna policja, oni wszyscy byli przerażeni, że ktoś ich wyciągnie z domu. Ja nie polecam tego naprawdę, to nie o to mi chodzi, tylko że
że faktem jest, że po prostu ta niesłychana taka wielkoduszność Polaków, którzy, no nie wiem, tam kiedyś to nawet jakiegoś biskupa powiesili, tak? Ale potem już nic, już po prostu tylko bez przemocy, tylko tylko pokojowo. No nie może być tak, że w społeczeństwie nie ma tych skrajnych skrzydeł. Musi być jakaś równowaga między ekstremami. Jeśli mamy ekstremalnych ugodowców, którzy gotowi są przy każdej zniewadze powiedzieć, że to nic się nie stało, nic się nie stało, no to muszą być też tacy, którzy będą się na to nie godzili. Ale tu nie chodzi o to, żeby używać przemocy, tylko żeby na przykład przestać się bać, mówić, kto był zamach, bo ludzie się tego boją, prawda? Powiedzieć. Ja jestem przekonana, że to był zamach i mówię, że to był zamach. Ale strach przed nawet słownym określeniem czegoś, co nam się nie podoba, jest niepojęty. To po prostu niepojęty. Ja przepraszam, że ja tak mówię, ale no, nie rozumiem, czego się ludzie boją. Tak jak w czasie PRL-u ludzie mówili, bo ty nie wiesz, bo oni wszystko mogą. No, to nieprawda, że wszystko mogą. A poza tym, jak próbował człowiek rozmawiać serio, no to czego się boisz? No to właściwie nie wiedzieli, czego się boją. To jest lęk totalitarny, to jest lęk, który nie ma, jakby to powiedzieć, on nie ma ram prawnych. Bo gdyby było wiadomo, jeśli zrobimy to czy to, to spotka nas to czy tamto. Ale w tej chwili doprowadzono do takiej sytuacji, że człowiek nie wie, czy spadnie na niego urząd skarbowy, czy powiedzmy jakaś inna pozew sądowy, ponieważ się narazi, tak? Naraził się decydentom. No trzeba tych ludzi, którzy się narażają, bronić. I to jest podstawowe zadanie. To jest podstawowe zadanie. Bez tego, jak nie będzie tych, którzy się narażają w naszym imieniu, no to po prostu nigdy niczego nie osiągniemy. Pozwolę sobie na sam koniec zacytować. Tak się składa, że ostatnie zdania książki. Kiedy poziom lęku opada, odbudowuje się solidarność, zaufanie, odradza się duch walki. W tym widzę nadzieję na przyszłość. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mocny akcent na sam koniec książki, którą, o czym już wspomniałem, a co warto wspomnieć chociażby dla tych osób, które relacje spotkania będą oglądały w internecie, można nabyć na pozaokładem.pl oraz na w sklepie wydawcy, czyli Nowego Obywatela na nowoobywatel.pl. I w tym miejscu skończę, oddając głos Państwu. Jeśli są jakieś pytania z sali, to jest okazja zadać się autorce. Jeśli ma jeszcze siły, oczywiście. Ja jeszcze do tego ostatniego zdania. Proszę Państwa, nie dajmy się dołować przez ludzi, którzy, bo wiesz, bo Finni spalone, Polska ginie, wiesz, jaka jest sytuacja. No to do niczego nie prowadzi, to tylko tak dołuje, człowieka osłabia moralnie, że tak powiem. Nie, no tak, takie jałowe narzekanie tylko nas osłabia, a tych, że tak powiem, gnębicieli wzmacnia. Jeśli można panią prosić dosłownie o dwa zdania komentarza, wiem, że to może być ciekawe. To dotyczące sporu pomiędzy Lechem Wałęsą a Bogdanem Borusewiczem i tego przypomnę. Ten spór jest w ogóle absurdalny, bo to w ogóle była jakaś nienormalna sytuacja, kiedy dwóch panów mówiło, ja jednoosobowo zrobiłem strajk, a drugi mówił, ja jednoosobowo. Wałęsa jeszcze dopuszczał udział Jana Pawła II w 30%, jak ja pamiętam. No, nikt nie robi jednoosobowo strajku. To są w ogóle, to są jakieś przerost takiej omnipotencji.
Ale to chyba naturalne, że wreszcie doszło do tego, że oni sobie jakoś tam zaczęli to wypominać. Jeśli chodzi o Henię Krzywonos, no bo to Henia Krzywonos była. No Henia chyba się trochę w tym, że tak powiem, chęci zaistnienia na scenie politycznej pogubiła. No. Była to bardzo dzielna członkini prezydium NKS-u i bardzo pracowicie, to dzielna była i wszystko było w porządku. No, potem, jak powstała Solidarność, to Henia wycofała się, zrezygnowała. No, to ją trochę przerosło, bo trzeba było organizować związek. Natomiast jakie są takie no, historyczne fakty? Strajkiem kierował Międzynarodowy Komitet Strajkowy. Międzynarodowy Komitet Strajkowy miał, można powiedzieć, dwa ciała. Jedno to było zebranie wszystkich, przedstawicieli wszystkich komitetów strajkowych z całego regionu, a drugie to było prezydium. Przewodniczącym prezydium był Wałęsa. I tu Borusewicz nic na to nie poradzi. Taka jest, no tak było. Natomiast opowieści chęć, że to Borusewicz kierował strajkiem, są niczym nie poparte. To znaczy mój mąż mówi, słuchaj, ja nie myślałem, że Henia jest lojalnym uczestnikiem strajku. Okazuje się, że ona odbierała rozkazy od Borusewicza. Borusewicz nie był członkiem Wolnych Związków Zawodowych, bo nie pracował. Nie był członkiem żadnego komitetu strajkowego, no z tych samych powodów. No i tyle. Mógłbym mieć prośbę taką, żeby pani przeczytała jakiś fragment na nie, mogę, tylko tyle mi się, no różne są. Żaby w ciepłej wodzie, no. A też z tematyki, o bardzo różnych rzeczach są. To jak ja czytałem to teraz po latach, to mi się wszystkie wydawało nawet bardziej aktualne niż w czasie pisania. Więc jak żyć? Same dobre teksty. Mają manipulę bardzo dobre na przykład. Mają manipulę, albo krótki kurs nowomowy. Właśnie, czyli ten tytułowy felieton. Zresztą każdy pewnie będzie swoją indywidualną listę układał, jak mi wreszcie zakupi i przeczyta mnie tylko sobie. Ja przeczytam. Z 2001 roku na łamach trzeciego numeru Obywatela. Kiedy wszyscy, no całego nie będę czytać, bo to za długo, od narodzin aż po grób żyjemy coraz szczelniej otoczeni produktami przemysłu, ale wszyscy mówią, że żyjemy w epoce postindustrialnej, prawda? Ginie rzemiosło, rękodzieło, drobna wytwórczość na potrzeby rodziny i sąsiadów, znikają wszystkie popularne linie zawody związane z wdrażaniem dóbr w małych ilościach na prywatne zamówienie, krawie, trzewcy itd. Nikt nie szyje z kołganków dla leczek i misiów dla swoich dzieci, nie zbija z desek trumny dla dziadka, nie robi zabawek na choinkę i nie wycina leszczynowego kija na wenę. I tak dalej. Dlaczego więc epoka postindustrialna jest nie schodzi z ust ekonomistów i intelektualistów. Przyczyny są dwie. Po pierwsze, pieniędzy już nie opłaca się inwestować w produkcję przemysłową. Znacznie szybciej i pewniej robią się same. Bank stworzy je jednym podpisem, rząd pożyczy w banku i przeznaczy na agencję lub fundację realizującą jakiś szczytny program, na przykład rozwijania demokracji wśród niepełnosprawnych, już spokojnie mogą przepłynąć do prywatnych kieszeni konsultantów, ekspertów i doradców. Pieniądze mnożą się również same, gdy w światłowodach internetu między jedną a drugą giełdą oblecą kulę ziemską kilka razy i jest już ich znacznie więcej. Trudno się dziwić, że nabożne traktowanie internetu przybiera formę religijnego kultu. Dobrym sposobem na pomnażanie pieniędzy jest też
wspieranie rozwoju krajów biednych i zacofanych. Pożycza się biedakom jakąś sumę, zakazuje budowania szkół, szpitali, wodociągów, linii kolejowych, opłacania lekarzy, śmieciarzy i nauczycieli. Pożyczone pieniądze szybko wrócą jako honoraria dla konsultantów, zapłata za limuzyny do najbogatszych i zupy Knora rozdawane najbiedniejszym. No ale teraz przeczytam ten kawałeczek. O. Czy świat modny i pożyteczny są tajna... Czasem jakiś inżynier nadzoruje powstawanie nowego produktu, ale coraz częściej handlowcy dochodzą do wniosku, że jego pensja to zbędny wydatek. Tajna wiedza technoludków, dlaczego samolot lata, silnik się kręci, a telefon gada ludzkim głosem, jest już niemodna, zupełnie niepotrzebna, a w każdym razie nie daje pieniędzy. Modne i pożyteczne są inne zawody. Obsługiwanie technologii produkowania pieniędzy w bankach, na giełdach, w komputerze oraz w globalnych instytucjach, przez które to samolotne bogactwo przepływa. Czy świat bez technologów przetrwa? Zdania uczonych są podzielone. Według włoskich filozofów coś tam przetrwa, bo jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Pewien myśliciel z najwyższej półki tak się wzniósł nad horyzont historii, że widzi przed sobą już tylko świetlistą nirwanę demokratycznego neoliberalizmu. Konieczne będą tu i ówdzie drobne korekty, ale jest to bardzo proste, ponieważ świat zostanie zaludniony przez nowy, udoskonalony model ludków. Marx i Hoche z Zagrobu, a jego spadkobiercy prorokują światową rewolucję, gdyż niedostosowane populacje podane korektom mogą się zdenerwować. Czy jest to rozwiązanie pesymistyczne czy optymistyczne? To zależy od punktu widzenia, czyli jak mówi lud, od miejsca siedzenia. A wyrażając się bardziej naukowo, byt określa świadomość, jak słusznie twierdził wspomniany Marx. Zasadniczo autor Kapitału pomylił się w innej kwestii, ważnej dla inżynierów społecznych wszystkich utopii. Wierzył w nieustanny rozwój sił wytwórczych. Sądził, że cały problem polega tylko na tym, kto z rozwoju skorzysta. Efekty okazały się zaskakujące. Technoludki silnie motywowane, a to orderem Lenina, a to łagrem na Kołynie, wyprodukowały wprawdzie rakietę kosmiczną, ale siły wytwórcze nigdy nie wytworzyły dość papieru toaletowego dla całego proletariatu. Efekty utopii liberalnej mogą się okazać jeszcze bardziej zadziwiające, ponieważ istnienie technologów w ogóle jest przewidziane w epoce postindustrialnej. Technologię w jakiejś tam formie przetrwa, gdyż jest to plemię samoodnawialne. Jeśli będzie to forma bezdomnego, bezrobotnego, który leżąc pod jabłonką rozważa, dlaczego jabłko spada na dół, a rakieta leci do góry, to czekają nas ciekawe czasy. Historia może wrócić, a nawet się powtórzyć. Widzicie co, mój mąż to wyciągnął, jak się okazało, że przed nim lajnery się nie udało. Jak ty to przewidziałaś? Bardzo, bardzo dziękuję, że się Państwu nie gratuluję. Nie zgadnijcie się deszczu i udziału przybycia na nasze spotkanie. Panią nieraz jeszcze gratuluję tego dorobku publicznego, który tutaj udało się nam zmieścić. A ja muszę Wam podziękować. No, Państwa jedyna grupa, która nie przestraszyła się mnie, że tak powiem, zaproponowała mi tą współpracę i lojalnie w tym wytrwała, to jest naprawdę dobry, ja jestem bardzo wdzięczny. No, jakbyśmy nie odejęli książki, nas czytelnicy zjedli. Jeszcze jakieś pytania czy komentarze? Też się w międzyczasie zmienił. Bo mam jeszcze właśnie tutaj do skończenia mały rytuł, ale spodziewam się, że znowu ktoś mi przerwie, do czego się zachęcam. Jeśli nie, to w takim razie pozwolę sobie w imieniu wydawcy i także swoim złożyć życzenia imieninowe dla Pani. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wydać jedną z tych książek. Jak się domyślałem, mam nadzieję, nie ostatnią w serii, ale którą gdzieś pewnie po środku. Więc Państwu dziękuję. Jeżeli Pani Joanna ma jeszcze siły i zdrowie, to być może da się jeszcze chwilę ponagabywać w kuluarach, a tymczasem po prostu.
pozostaje, by Państwa zachęcić, chociaż myślę, że to nie jest potrzebne, do zakupu książki, do rekomendowania, jaką się da, jest na następnej linie wydawcy na pozaautorem.pl do końca czerwca w cenie promocyjnej. No i dla tych osób, które mnie słuchają na żywo, a nie w internecie, także do nas wyczerpam z tyłu. Dziękuję bardzo za uczestnictwo i zachęcam do szczerze. Marco.